Bardzo długo rozmawiali, losy kraju omawiali. Chcieli, by się lepiej żyło, będzie sługi nie martwiło. W końcu wszyscy uzgodnili, jak Polacy będą żyli. Spisano prawa i zasady, obowiązki ustalono, a tym samym w naszym kraju ład w narodzie wprowadzono. Praw i zasad był spisany, konstytucją nazywany. Dnia 3 maja 1791 roku, czyli 231 lat temu, została w Polsce uchwalona ustawa rządowa nazwana Konstytucją. Konstytucja to najważniejszy dokument państwa. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę uchwalenia pierwszej konstytucji w Polsce, w której po raz pierwszy zostały zapisane prawa, wolności i obowiązki Polaków. Pamiętajcie, Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych. I jeszcze jedna ważna wiadomość. 2 maja wchodziliśmy święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy patriotami, czyli ludźmi, którzy kochają swój kraj. Zapraszam wszystkich do wspólnego śpiewania.